pokaż mi, jaką masz policję, a powiem ci, kto rządzi w kraju. Jeszcze niedawno strajkujące aborterki bezkarnie pluły policjantom prosto w twarz, a ci potrafili zachować zimną krew. Minister Marcin Kierwiński sytuację odwrócił. Teraz to protestujący rolnicy trzymali fason, a policja w ramach prowokacji rzucała kostką brukową, co za chwilę w Ekspresie Republiki pokażemy. Rafał Patyra, ruszamy niezmiennie razem z rolnikami. Wciąż nie wiadomo, gdzie jest część zatrzymanych wczoraj przez policję rolników. Nie wiadomo też, jaki jest stan ich zdrowia. Wiadomo, że wczoraj polała się krew. Donald Tusk mówi o rolnikach chuliganach, ale to nagrania z policjantami mówią, jak było. Zablokowane niektóre drogi wjazdowe do Warszawy. Blokady również w województwach łódzkim i wielkopolskim. Rolnicy nie poddają się, chcą rozmawiać z władzą, ale najbliższy wolny termin premiera to dopiero sobota i tylko z wybranymi przez siebie. Koalicja 13 grudnia zaatakowała Trybunał Konstytucyjny. Jedną z ostatnich ostoi praworządności w Polsce. Mechanizm ciągle ten sam. Uchwała Sejmu i atak polityczny. Prawo i Sprawiedliwość alarmuje o zamachu na Konstytucję. Rosyjski atak na konwój z prezydentem Ukrainy i premierem Grecji. Politycy wizytowali Odessę, gdy około 200 metrów od greckiej delegacji wybuchł pocisk balistyczny. Żaden z oficjeli nie ucierpiał, ale w ataku na Odessę zginęło co najmniej 5 osób. Miała być uśmiechnięta Polska, a są wściekłe twarze rolników. Wczorajszy pokojowy strajk generalny w Warszawie przerodził się w pokaz brutalności policji i bezradności koalicji, coraz częściej nazywanej koalicją chaosu. Po to tu jesteśmy, żeby było normalnie, żeby znowu było pięknie. A miało być tak pięknie, stało się jednak inaczej. Wśród ofiar policyjnej przemocy są dzieci. Jeżeli pan policjant nie widzi, że bije dzieciaka, który udziela pomocy, to był chłopak 13-letni. Przepraszam bardzo, nigdy w życiu nie doszło do takiej sytuacji, żeby policjant pałą bił dzieciaka 13-letniego. Świadkiem nadużyć ze strony służb był również jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mencen. Policja uderzyła w nas gazem i po prostu w nas wbiegła. Nie była w żaden sposób prowokowana, po prostu staliśmy sobie w miejscu. Mam dosyć uśmiechniętej Polski. Wolę już, żeby parlamentarzyści płakali nad konstytucją niż od gazu pieprzowego. Policja zatrzymała 23 osoby. Prawo i Sprawiedliwość żąda pilnych wyjaśnień. Będziemy chcieli uzyskać szczegółowe informacje, kto podjął polityczne decyzje związane z wczorajszymi działaniami podjętymi przez policję. Donald Tusk nie ma sobie nic do zarzucenia. Nawet po takich nagraniach kamerą, które od wielu godzin krążą w internecie, na których deptana jest polska flaga. Przeciwnie, Tusk atakuje protestujących. Ja nie będę rozmawiał z chuliganami, tylko będę rozmawiał z rolnikami. Rząd postawił na argument policyjnej pałki. My pojechaliśmy tam pokojowo nastawieni. To był nasz drugi strajk w Warszawie. Wśród rolników wydaje mi się, że nie byłoby takiego nastawienia, żeby rzucać w stronę policji kostką brukową. Pokojowy protest rolników i takie działania niektórych policjantów. Gołym okiem widać, kto rzucał, a kto był ofiarą środowych ataków. Rolnicy nadal na barykadach. Po proteście w Warszawie nie odpuszczają i blokują kolejne drogi w Polsce. Nie poddamy się, będziemy protestować, aż rząd weźmie nas na poważnie, podkreślają zdesperowani rolnicy. Rolnicy idą za ciosem i blokują część dróg dojazdowych do Warszawy. Traktory zablokowały trasy m.in. w miejscowościach Zakręt, Mory i Wiązowna. Dopóki nam sił starczy, to będziemy protestować, aż w końcu coś uda nam się sensownego dokonać. Zablokowane są również wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą oraz trasa A2 niedaleko Zgierza w obu kierunkach. Dorabiałem się całe życie i widzę, co się dzieje i dlatego strajkuję. Rolnicy protestują przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi i niekontrolowanemu ich zdaniem importowi towarów z Ukrainy. Osoby, które pracowały nad utworzeniem tego Zielonego Ładu, to w żadnej mierze nie zdawały sobie sprawy, jak to powinno wyglądać ze strony rolnictwa. Mimo wielu rozmów pomiędzy protestującymi a rządem wciąż nie ma porozumienia. Donald Tusk dopiero w sobotę znajdzie ponownie czas dla rolników, jednak to nie będzie rozmowa, a monolog. Żeby też było jasne, ja w sobotę nie umówiłem się z reprezentantami rolników na negocjacje. Obiecałem im, że poinformuję o działaniach, jakie podjęliśmy. Dzisiaj jest otwarta wojna z rolnikami. My jako rolnicy nie pozwolimy sobie na takie traktowanie. Rolnicy zapowiadają kolejne protesty. To nie tak miało wyglądać. Szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała o szczegółach tak zwanego babciowego. Rodzice, by otrzymać obiecane w kampanii wyborczej 1500 zł na dziecko, będą musieli spełnić dodatkowy warunek.
To miał być jeden ze 100 konkretów obiecanych w trakcie kampanii wyborczej przez Donalda Tuska. Babciowe 1500 zł na dziecko. Konkret. Świadczenie za opiekę nad dzieckiem miało być zachętą dla rodziców do szybkiego powrotu do pracy po urlopie rodzicielskim, ale według najnowszych założeń warunkiem otrzymania pieniędzy ma być podpisanie umowy na przykład z babcią lub dziadkiem na opiekę nad maluchem. Niewykluczone, że w przyszłości może to wiązać się z koniecznością opłacenia składek i podatku. To nie koniec złych wiadomości. Donald Tusk przyznał, że będzie rekomendował powrót do 5% stawki VAT na żywność. Prace nad tym rozwiązaniem toczą się w resorcie finansów. Ewentualne wyższe ceny w sklepach miałyby obowiązywać już od kwietnia. Posłowie koalicji 13 grudnia przegłosowali uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał jest kolejną instytucją, którą nowa władza chce przejąć przy pomocy uchwały. To działanie niezgodne z prawem, uważa prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Nie można uchwałą Sejmu stwierdzić, że sędzia nie ma prawa orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Wcześniej w podobny sposób rząd Donalda Tuska przejął kontrolę nad mediami publicznymi i prokuraturą. Ciąg dalszy zgrzytów w koalicji 13 grudnia. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odpowiada, że nie ugnie się wobec gruźb, jak wspomina kierowanych do niego przez lewicę, a ta zarzuca mu celowe opóźnianie projektów ułatwiających dostęp do aborcji. Trzymając projekty ustaw w zamrażarce sejmowej, ukrywacie swoje stanowisko. Posłowie Polski 2050 odpowiadają. Dementujemy, że to nie jest tak, że tylko lewica jest ambasadorem praw kobiet. Oburzenia decyzją Szymona Hołowni nie kryje również Platforma Obywatelska. W jego obronie staną natomiast PSL. Projekty mają trafić pod obrady Sejmu po pierwszej turze wyborów samorządowych. Panie Topiaszku, jak to możliwe, że jedzie pan metrem bez fotografa i kamery? Również jak wyglądam przez okno, to nie widzę, żeby światło. No. Za miesiąc pierwsza tura wyborów samorządowych. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta stolicy Tobiasz Bocheński wystąpił z kolejnymi propozycjami dla warszawiaków. Budujemy czwartą linię metra. Będziemy ją budowali równolegle do trzeciej linii metra. Warszawa to jedna z najbardziej zakorkowanych stolic Unii Europejskiej. Pudło, na szczęście. Ukraińskie media ujawniły szczegóły nieudanego ataku Rosjan na Wołodymyra Zełenskiego i jego gościa. Rakieta uderzyła niewiele ponad 100 metrów od konwoju, którym przemieszczał się ukraiński prezydent i towarzyszący mu premier Grecji. To miało być rutynowe spotkanie szefa greckiego rządu z ukraińskim prezydentem. Politycy złożyli kwiaty w miejscu, w którym kilka dni temu od uderzenia rosyjskiej rakiety zginęło 12 osób, w tym 5 dzieci. Wkrótce później Wołodymyr Zełenski i Kyriakos Mitsotakis omal sami nie zostali ofiarami bombardowania. Prezydent Zełenski i jego sztab oprowadzali nas po mieście, wyjaśniając nam znaczenie portu dla ukraińskiego eksportu i pokazując zniszczenia, kiedy rozległy się syreny. Niedługo potem, gdy wsiadaliśmy do samochodów, usłyszeliśmy wielką eksplozję. W wyniku ataku zginęło co najmniej 5 osób. Od lipca ubiegłego roku Rosjanie wystrzelili w kierunku Odessy blisko 900 dronów kamikadze i ponad 170 różnego rodzaju rakiet. Ostatnie przygotowania szwedzkiego wojska do przystąpienia do NATO to koniec z 200-letnią neutralnością i militarnym niezaangażowaniem tego kraju. Siły zbrojne są gotowe na nowe obowiązki i sojuszniczą współpracę. Gdy zacząłem pracę w marynarce wojennej w 2009 roku, nie byliśmy w sojuszu, ale współpracowaliśmy ze wszystkimi krajami działającymi w regionie Morza Bałtyckiego, które są częścią sojuszu. Z mojego punktu widzenia przygotowania trwają od wielu lat. Czujemy się na to bardzo gotowi i przygotowani. To bardzo ważne być tutaj. Odbywamy podstawowe szkolenie w szwedzkiej piechocie morskiej i zdecydowanie odczuwamy wpływ członkostwa w NATO na nas i nasze obowiązki. Szwecja może stać się 32. członkiem NATO w najbliższych godzinach. Nikki Haley, jedyna konkurentka Donalda Trumpa w prawyborach partii republikańskiej, wycofała się z walki. Była ambasador przy ONZ, zdecydowała o tym po serii przegranych głosowań. Niczego nie żałuję. I choć nie będę już kandydować, będę dalej zabierać głos w sprawach, w które wierzę. Niemal pewnym nominacji do partii demokratycznej może być Joe Biden. Prezydent wygłosi dziś doroczne orędzie o stanie państwa. Premier Donald Tusk poleciał do Bukaresztu na szczyt Europejskiej Partii Ludowej. Będzie tam okazja zabrać i głos, i porozmawiać w cztery oczy z osobami, z którymi pracuję w związku z Zielonym Ładem. Obecna na spotkaniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie ukrywała satysfakcji z poczynań rządu Donalda Tuska. Jesteśmy dumni z Donalda Tuska, że przywrócił w Polsce praworządność. Członkowie Europejskiej Partii Ludowej oficjalnie poparli kandydaturę Ursuli von der Leyen na drugą kadencję na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej.
Haiti zapanował chaos. Na ulicach tego karaibskiego państwa trwa regularna wojna domowa. 15 tysięcy osób musiało opuścić domy. Zaczyna brakować wody i żywności. Na ulicach leżą ciała i płoną samochody. Gangi uwolniły kilkuset więźniów. Premier Ariel Henry nie mógł wylądować na lotnisku, gdzie czekali na niego uzbrojeni ludzie. Schronił się w Puerto Rico. O Haiti rozmawiano podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sąsiadująca Dominikana wysłała siły zbrojne na granicę w obawie przed eskalacją wojny na ich terytorium. A na terytorium Ekspresu Republiki spokojniej, choć historie mrożące krew w żyłach jeszcze się u nas pojawią. A wszystko podamy na serwetce, nie byle jakiej, to najdroższa serwetka naszych czasów. Skąd jej wyjątkowość? To zdradzimy za chwilę. Rząd nie uwzględnił części Suwalszczyzny w programie rozwoju terenów przygranicznych. Mieszkańcy zainterweniowali i przesmyk suwalski jednak dostanie pieniądze. Niemcy sparaliżowane strajkami kolejarzy i pilotów. Protesty najbardziej odczuwają pasażerowie. Wiosnę i miłość już czuć w powietrzu. W Lubuskiem ponad 100 par bielików przygotowuje się do lęgów. Nie żyje drugi żołnierz poszkodowany w wypadku na poligonie. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim. Poranne godziny we wtorek. Jeden z transporterów gąsienicowych najechał na dwóch żołnierzy znajdujących się na pasie taktycznym. Rannych reanimowano. Po kilku godzinach zmarł pierwszy poszkodowany. Dziś jednostka poinformowała o śmierci drugiej ofiary wypadku. Pomimo bardzo szybkiego transportu do szpitala i wysiłku lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Bliskim zmarłego żołnierza zapewniono wsparcie i opiekę psychologiczną. Dodatkowa pomoc, zarówno psychologiczna, jak i organizacyjna, będzie kontynuowana w zależności od potrzeb rodziny. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Drawsku Pomorskim. Znamy wyniki badań galaryty, po spożyciu której zmarł 54-letni mieszkaniec Nowej Dęby w Podkarpackiem. Przebadana próbka wykazała stukrotne przekroczenie dozwolonej ilości azotynu sodu używanego do peklowania mięsa. W pozostałych produktach zabezpieczonych w połowie lutego na targowisku w Nowej Dębie znaleziono śladowe ilości tej substancji, niezagrażające zdrowiu i życiu ludzi. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu. Rząd ugiął się przed argumentami mieszkańców tzw. przesmyku suwalskiego. Najpierw Suwałki oraz powiat suwalski i sejneński nie znalazły się w programie rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030. Program ma wesprzeć tereny, które ucierpiały po napaści Rosji na Ukrainę. Przesmyk suwalski ma dla Polski i Litwy znaczenie strategiczne, stąd mieszkańcy są zaskoczeni pominięciem ich regionu i złożyli w tej sprawie skuteczną, jak widać, petycję do rządu w Warszawie. Do niecodziennej sytuacji doszło w Poznaniu. W budynku poczty przy ulicy Głogowskiej na noc została zamknięta kobieta. Wypuścił ją dopiero pracownik, który przyszedł do pracy na poranną zmianę. Kobieta miała ukryć się w strefie nieużywanej do obsługi klientów. Sprawę bada policja. Jesteśmy pewni, że niedługo kobieta dostanie w tej sprawie list polecony. Oczywiście do odbioru na poczcie. Tylko niech się znowu nie zasiedzi. A teraz przenosimy się na wody Jeziora Łabędziego. Ten balet opowiada poruszającą historię miłości, magii i poświęcenia. Czy miłość i determinacja okażą się wystarczające, aby pokonać siły zła? Lekkość, precyzja i perfekcja. Jezioro Łabędzie jest jednym z najbardziej znanych i lubianych przez widzów na całym świecie spektakli. Porusza duszę, wciąga w świat baśni i czaruje swoją elegancją oraz pięknem. Książę Zygfryd zakochuje się w pięknej Odetcie, przemienionej w łabędzia przez potężnego czarnoksiężnika. Zdesperowany czarodziej przysięga zniszczyć ich miłość, wprowadzając intrygi, manipulacje i złudzenia. Tę wyjątkową produkcję w wykonaniu Królewskiego Baletu Klasycznego będzie można zobaczyć jeszcze dziś wieczorem w Brągowskim Centrum Kultury. Takiego spektaklu już dawno nie było. Koncert bajkowy Stołecznego Teatru Piasku to wyjątkowe opowieści ożywiane dzięki obrazom malowanym na żywo właśnie na piasku. Sztuka otwiera drzwi do fantastycznego świata. Anna i Elza, Harry Potter, Simba z Timonem i Pumbą, Piękna i Bestia, Aladdin i wiele innych. Malowane piaskiem historie ulubionych bohaterów połączone są z koncertem na harfie i śpiewem solistów. W świat bajek można zanurzyć się 23 marca w warszawskim kinie Elektronik. Teraz zapraszamy Państwa na preludium słowiańskie do Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. To spektakl muzyczny sięgający do korzeni kultury Słowian. Inspiracją był ich kalendarz oraz symbolika przyrody czterech pól roku. Dynamika żywej muzyki, rytmu oraz rdzennych pieśni zilustrowana tańcem i plastyką przenosi widza na emocjonalnie głęboki poziom doznań i pierwotnych znaczeń. Najbliższy spektakl 16 marca. Od baroku odbiorcy muzyki zachwycali się sztuką improwizacji. Jej nową odsłonę można posłuchać podczas koncertu z cyklu Po prostu Filharmonia w sali kameralnej Filharmonii Narodowej. Zapoczątkował ją Georg Friedrich Händel. Kontynuował skrzypek Pietro Castrucci. Także na dworze Ludwika XIII wykonywano popularne air de cour, które zachwycały swoim kunsztem samego króla. Po prostu Filharmonia już od 12 do 14 marca. A u nas teraz po prostu historia. Potrafi być fascynująca, zwłaszcza gdy opowiada o niej Marcin Bąk. Czołem, Marcinie, czym zaskoczysz nas 7 marca?
Przyjmuje się, że 7 marca 1000 roku rozpoczął się zjazd gnieźnieński. Wielkie spotkanie polityczne cesarza rzymskiego Ottona III i polskiego, wtedy jeszcze księcia, Bolesława Chrobrego. Pretekstem była pielgrzymka cesarska do grobu męczennika, świętego Wojciecha, który to święty stał się sławny dzięki zręcznym staraniom polskiego władcy. Gdy mówimy o Zjednoczonej Europie, odwołujemy się najczęściej do postaci XX wieku. To błąd. Było już kilka jednoczeń Europy w przeszłości, jedna ponad 1000 lat temu, właśnie w wykonaniu Ottona III. Koncepcja ciekawa, w której Polska miała odgrywać ważną rolę, niestety umarła wraz z śmiercią cesarza. No szkoda takiego cesarza. Ale Niemcy mają kłopoty także dziś. Ich przewoźnicy protestują, a tysiące pasażerów utknęło na lotniskach i dworcach kolejowych. Rano rozpoczął się strajk personelu naziemnego linii lotniczych Lufthansa. Równolegle strajkują maszyniści Deutsche Bahn, a także kontrolerzy bezpieczeństwa na lotniskach w Hamburgu, Frankfurcie i Düsseldorfie. Związek Zawodowy Pracowników Lufthansy domaga się podwyżek. Dotychczasowe negocjacje nie przyniosły pożądanych rezultatów. Oznacza to, że pasażerowie na lotniskach mogą spodziewać się utrudnień. Około 500 z 800 lotów zostanie odwołanych. Stoi też duża część dalekobieżnego i regionalnego transportu kolejowego w Niemczech. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się skrócenia tygodnia pracy z 38 do 35 godzin oraz wzrostu płac. Utrudnienie napotkają też polskie pociągi zmierzające do Niemiec. 8 licealistów rannych w wyniku strzelaniny w Filadelfii. Sprawcy otworzyli ogień w pobliżu dworca autobusowego. Ich celem byli uczniowie szkoły średniej w wieku od 15 do 17 lat. Jeden z nich został postrzelony 9 razy i w stanie krytycznym trafił do szpitala. Policja poszukuje 3 sprawców, którzy łącznie oddali 30 strzałów. Jak zapowiedział kurator okręgu szkolnego w Filadelfii, w szkole pojawią się doradcy kryzysowi, aby pomóc uczniom dotkniętym traumą. W ten sposób protestujący Meksykanie próbowali dostać się do Pałacu Prezydenckiego. Domagają się wyjaśnienia sprawy zaginięcia w 2014 roku 43 studentów. W momencie zdarzenia w pałacu odbywała się konferencja prasowa prezydenta Andresa Obradora. Za protestem kryje się uzasadnione żądanie dialogu, o który prosimy. Prosimy o podanie daty, kiedy nas przyjmą. Policja użyła wobec demonstrantów gazu łzawiącego. Prezydent zapowiedział, że nie zamierza tłumić protestu, a rząd będzie kontynuował dochodzenie w sprawie zaginionych studentów. Przed nimi nikt i nic się nie ukryje. Policyjni łowcy cieni we współpracy z zagranicznymi służbami zatrzymali 4 poszukiwanych Polaków, 2 w Holandii. Byli ścigani od kilkunastu miesięcy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych. Jeden z nich posługiwał się fałszywym dowodem osobistym. Kolejni 2 wpadli w Turcji. Również byli podejrzani o przestępstwa narkotykowe i udział w gangu. Mężczyźni są już w Polsce, gdzie czeka na nich wymiar sprawiedliwości. Chińscy policjanci będą patrolować ulice na Węgrzech. Tamtejsze MSW tłumaczy, że celem współpracy jest poprawa bezpieczeństwa w miejscach turystycznych i podczas wydarzeń przyciągających tłumy, w tym turystów z Chin. Gabinet Viktora Orbana otwarcie przyznaje, że chce podtrzymywać dobre stosunki z Moskwą i Pekinem. Chiny zawarły już podobne porozumienie z Serbią. W Warszawie też by się chyba przydali. Początek marca to dla ptaków czas intensywnych przygotowań do lęgów. Robota szpali się w skrzydłach, dlatego nie ma co się dziwić widokowi, na przykład bielików, budujących lub remontujących swoje gniazda. Wiosenna pogoda i od razu aktywność godowa bielików nabrała tempa. Ponad 100 par tych ptaków w województwie lubuskim wykonuje wspólne, tak zwane loty tokowe, wyliczają ornitolodzy. A skoro ich celem są nowe jajka, to trzeba zadbać o gniazdo. Jedno jest pewne, to prawdziwy zwiastun wiosny, bo bieliki jako pierwsze rozpoczynają sezon lęgowy. Drapieżniki te są też największymi z gniazdujących w Polsce ptaków. Ich gniazda mogą ważyć nawet tonę i osiągać 2,5 metra średnicy. Widać, że miłość wśród bielików jest dużego kalibru. Znana na całym świecie lalka Barbie z nową twarzą, a nawet kilkoma twarzami. Tym razem honoruje historię i postawy 8 niezwykłych kobiet, m.in. aktorek Helen Mirren i Viola Davis oraz piosenkarek Kylie Minogue i Shania Twain. Wszystko po to, by inspirować kolejne pokolenia dziewcząt do wiary w siebie i swój potencjał. Jednymi z pierwszych obdarowanych były kobiety użyczające swojego wizerunku. Mocno wierzymy, że przekazywanie dobrych wzorców jest ważne od najmłodszych lat, nawet poprzez zabawę. Zwykle widoczne dopiero pod mikroskopem nicienie są bardzo odporne na promieniowanie. Wynika z artykułu opublikowanego przez amerykańskie pismo Proceedings of the National Academy of Sciences. Naukowcy udowadniają, że przewlekłe narażenie na promieniowanie w Czarnobylu nie uszkodziło genomów nicieni żyjących w tamtejszej strefie wykluczenia. Badania mogą pomóc ludziom, posłużą do dalszych prac nad uszkodzeniami DNA spowodowanymi czynnikami rakotwórczymi.
Rozbudzanie naukowej ciekawości bez względu na wiek i zainteresowania. Taki cel postawili sobie organizatorzy 8. Śląskiego Festiwalu Nauki. Do 7 kwietnia trwa nabór propozycji upowszechniających wiedzę. Wystarczy wypełnić formularz elektroniczny. Z każdym rokiem coraz więcej chętnych z Polski i zagranicy przyjeżdża do Katowic na spotkania z nauką. Na uczestników czekają pokazy, warsztaty i oczywiście spotkania z naukowcami, bo nauka to klucz do potęgi. Dzięki nauce jesteśmy też w stanie przewidzieć pogodę, choć ta potrafi się z nami droczyć. A że w marcu jak w garncu, to wiosna będzie w najbliższych dniach przeplatać się z zimą. W przyszłym tygodniu wróci śnieg i mróz, ale jutro jeszcze nie. Mieszkańcy Bielska-Białej mogą w zimę nie uwierzyć. U nich w piątek 10 stopni, do tego słoneczko i jeszcze korzystne warunki biometeo, choć o poranku będzie poniżej zera. W Kołobrzegu w dzień może być nieco chłodniej, 6 stopni, ale też przyjemnie. Na niebie od samego rana rozgości się słońce. Podobnie w Zakopanem, tam termometry wskażą 7 stopni. Poranek będzie bezchmurny, ale po południu sytuacja się niestety zmieni. Początek marca u nas ciepły, ale co mają powiedzieć w Madrycie? Tam to dopiero było gorąco. Piłkarze Realu musieli się napocić, żeby awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W rewanżu z RB Lipsk było tylko 1-1. Kłopotów nie miał Manchester City. Z Kopenhagą poszło mu gładko, może dlatego, że nasz bramkarz Kamil Grabara miał płyn do mycia naczyń na rękawicach, jak napisały duńskie media. Drużyna z Lipska nie miała nic do stracenia. Za wszelką cenę chciała odrobić jednobramkową stratę z pierwszego starcia. Miała ku temu kilka znakomitych okazji, lecz ostatecznie mecz zakończył się remisem 1-1, co dało awans ekipie Los Blancos. 3-1 w pierwszym meczu, 3-1 w drugim spotkaniu. Manchester City zgodnie z planem odprawił z kwitkiem FC Kopenhagę. Ponadto obywatele ustanowili nowy rekord rozgrywek, strzelając co najmniej 3 gole w 9 meczach z rzędu. Patrząc na wynik, można powiedzieć, ok, to było łatwe, ale wcale tak nie jest. Każde rozgrywki są trudne, a ludzie zwycięstwa traktują jak coś oczywistego. Wewnątrz drużyny wiemy, że zwycięstwa nie przychodzą łatwo. Z pozoru bezkofeinowy mecz zakończony nie lada widowiskiem. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych pewne już awansu grupy zespołu Industrii Kielce i Olborgu stoczyły niezwykle zacięty bój. Ostatecznie w szlagierowym starciu padł remis po 35. Mistrz Danii zameldował się w ćwierćfinale rozgrywek, zaś mistrz Polski fazę pucharową rozpocznie od 1/8 finału. Piąta lewa Wielkiego Szlema, czyli prestiżowy Indian Wells, bez legendy męskiego tenisa. W ostatniej chwili z udziału w imprezie zrezygnował utytułowany Rafael Nadal. Hiszpan nie czuje się jeszcze gotowy do rywalizacji. Obecny rok ponadto może być jego ostatnim w zawodowej karierze. Mała rzecz za wielkie pieniądze. W połowie marca na aukcję trafi serwetka, na której w 2000 roku sporządzono pierwszą pisemną umowę Leo Messiego z FC Barceloną. Organizatorzy przewidują, że licytacja rozpocznie się od równowartości blisko 400 tysięcy euro, czyli ponad 1,5 miliona złotych. Cytat Republiki dziś spłynął na nas z wyjątkowo wdzięcznych ust. Wielkie byś nam uczyniła pustki w domu naszym, gdyby cię zabrakło, droga Orszulo von der Leyen. Zaczerpmy zatem raz jeszcze z tej skarbnicy mądrości i praworządności. Jesteśmy dumni z Donalda Tuska, że przywrócił w Polsce praworządność. Jesteśmy dumni z Donalda Tuska, że przywrócił w Polsce praworządność. Jesteśmy dumni z Donalda Tuska, że przywrócił w Polsce praworządność. A to tak wygląda ta praworządność, o jaką chodziło pani Ursuli i Komisji Europejskiej. No, nic dziwnego, że poprzednia władza nie potrafiła sprostać tym wyśrubowanym wymaganiom. Ona po prostu nie zrozumiała wytycznych. A te, jak widać, są proste jak konstrukcja policyjnej pałki. Do zobaczenia jutro.